Hej ty! Tak ty! Skakuj tutaj szybciutko, chciałbym z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że nie pogniewasz, że jestem znowu w okularkach, żeby tutaj naszą grupę Celowe Wyzwanie dalej wspierać moimi takimi weselszymi filmikami. Ja już kończę swój soczek, żeby się go zarazem z tobą napić. Piliśmy sok na Bali, można spokojnie tam ten seller zamawiać. Zamawiają, przywożą go z innych krajów, ale mogą go przywieźć do domu. I dzisiaj chcę z tobą porozmawiać i powiedzieć ci o tym, że jesteś szczęściarzem, że jesteś szczęściarą. Tak, ty jesteś szczęściarą, jesteś szczęściarzem, ponieważ jesteś w pierwszej, niesamowitej, największej grupie na świecie, która przeprowadziła tak niesamowite wyzwanie sellerowe, które nadal trwa, które zaczęło się od pierwszego 30-dniowego wyzwania, a teraz trwa dłużej i będzie trwało najdłużej, jak tylko zechcesz. Wszystko będzie zależało od ciebie, to ty zdecydujesz, ile czasu dla ciebie sellerowe wyzwanie będzie trwało. Natomiast chciałem ci powiedzieć, że jesteś szczęściarzem, że jesteś szczęściarą, gdyż już wiesz o niesamowitych, magicznych właściwościach tego zielonego nektaru. Tego zielonego nektaru z tego przepięknego zioła, którym nazywamy seller naciowy. I to ty już przeżyłeś. Byłeś razem tutaj w naszym sellerowym wyzwaniu. Widziałeś wszystkie cuda, które tu się wydarzyły. Kiedy to nasi uczestnicy wklejali swoje zdjęcia ze zrzucenia wagi, z obniżenia ciśnienia, wyregulowania sobie ciśnienia. Niektórzy pisali o tym, że cera im się poprawiła, niektórzy piszą, że są jeszcze w trakcie naprawiania, ale ty jesteś w tej pierwszej grupie i tego ci już nikt nie odbierze. I chciałbym ci powiedzieć, że jesteś szczęściarzem, nikt ci tego nie odbierze, jak również chciałbym, żebyś się nastawił na to, że nie wszyscy będą zadowoleni z tego tytułu, że odzyskujesz zdrowie. Tak to jest w tym życiu. Niektórzy będą cię krytykować, niektórzy będą kłaść ci kłody pod nogi, niektórzy będą ci odmawiać picia soku sellera naciowego. Po pierwsze, ponieważ tego nie rozumieją. Nie rozumieją wszystkich tych właściwości soku sellera. Będą cię straszyć, będą ci mówić różne niesamowite rzeczy. Niektórzy będą pragnęli sprzedać ci coś innego. Zobaczą, że zaczną się bać tego, że na przykład seller naciowy może cię nagle uzdrowić i będą się bać, że ich oglądalność na przykład spadnie. I będą po prostu robić wszystko, żeby nakręcić jak najwięcej materiałów, czy napisać jak najwięcej wpisów, żeby odebrać ci te wszystkie rzeczy, które dowiedziałeś się tutaj przez pierwsze 30 dni sellera naciowego, jak również przez te następne 2 tygodnie, które już jesteśmy w lutym. I to jest tak, ja przygotowałem sobie parę słów tutaj, które w nocy przyszły mi do głowy. Co prawda nie wszystko jestem w stanie wyrazić tak, jakbym chciał na żywo, ale jeśli pozwolisz, to ci przeczytam te słowa. Chciałbym ci powiedzieć, że niektóre osoby na tym, co się dzieje tutaj, chcą wzbić swoją oglądalność. Niektóre osoby będą podczepiać się pod takie wyzwania. Zobaczą, że bardzo dużo osób, 14 tysięcy osób się przyłączyło tutaj, chce poprawić swoje zdrowie i będą kręcić, na przykład jedna z osób nakręciła kilkanaście filmów w 2 miesiące na temat tego, jak to seller naciowy może nam wszystkim zaszkodzić. Ta osoba od ponad roku buduje swoją oglądalność, wpisując na swoich filmach naszą nazwę kanału. Na pewno wiecie, kto to jest. Czy myślisz, że tej osobie, która buduje to w taki perfidny sposób, zależy na twoim zdrowiu? Czy myślisz, że ta osoba szuka rozwiązania dla ciebie? Czy ona szuka, po prostu boi się, być może się boi, że przestaniesz kupować jej suplementy? A może boi się, że straci oglądalność? Albo po prostu chce w perfidny sposób, tak jak powiedziałem, zyskać tą oglądalność? Coraz więcej osób skakuje na filmy, coraz więcej osób będzie kręcić filmy, które będą w jakikolwiek sposób chciały podważyć to, czym dzielimy się w projekcie Odmładzanie na Surowo. Myślę, że im zależy na twoim zdrowiu, im zależy na oglądalności, im zależy na tym, żeby ich kanał wzrastał, żeby było zainteresowanie, żeby były jakieś emocje, żeby było coś po prostu takiego, że podważymy teraz, podważymy. Wiesz, dlaczego ja nie atakuję innych kanałów? Bardzo często nas pytacie o to. Mariusz, dlaczego ty nie nakręcisz żadnego filmiku jakby na opozycję? Ja nie kręcę, ponieważ mam szacunek do ludzi. Ja przede wszystkim mam szacunek. Coś, czego mnie nauczyła mama, później nauczyło mnie środowisko, nauczyło mnie życie. Ja mam szacunek i nie pozwalam sobie na to, żeby użyć czyjegoś imienia czy nazwiska publicznie, aby go po prostu krytykować. Ja uważam, że każdy robi najlepiej, jak potrafi i nawet jeśli nie robi najlepiej, jak potrafi, to nie dla mnie jest to, żeby powiedzieć o tej osobie coś źle. To nie moim zadaniem jest to, żeby wytknąć jej winy.
Nie moim zadaniem jest to, żeby ją skrytykować. Moim zadaniem jest robić to, co potrafię najlepiej. Czyli na przykład zachęcać jak najwięcej osób do picia soku z selera, bo wiem, że to pomoże. A nie krytykować, że na przykład tamta osoba się dzieli tym czy tamtym i tak dalej. Czy myślisz, że ja się zgadzam ze wszystkimi youtuberami na świecie? Czy myślisz, że ja się zgadzam ze wszystkimi osobami, które kręcą filmiki na temat zdrowia? Absolutnie nie. Ale na moim kanale, na naszym kanale nigdy nie znajdziesz filmów, na którym mówimy coś przeciwko temu, co oni robią. Dlatego bardzo mocno Cię zachęcam, żebyś pozostał w grupie szczęściarzy. Ponieważ ta grupa została zbudowana na pozytywnych emocjach. Te pozytywne emocje, które tutaj się pojawiły, zostaną z Tobą na całe życie. Zostaną z Tobą na całe życie i będziesz mógł tutaj trwać. Będziesz mógł cały czas powrócić do selera naciowego. Jeśli zmienisz swój kierunek, jeśli zmienisz swoją drogę, pójdziesz w niewłaściwym kierunku, to zawsze tutaj będziesz mógł wrócić do pozytywnych emocji. I będą też osoby, które będą się nadal bały. I będą też osoby, które będą nadal Cię krytykować, albo nas krytykować, albo tworzyć różne niestworzone rzeczy po to, żebyś nie mógł dojść do zdrowia. Ponieważ zdrowie tak naprawdę nie jest w cenie. To, że napijesz się soku, a nie kupisz suplementów, czy nie pójdziesz się leczyć, to nie jest w cenie. To nie jest tak, że ktoś będzie specjalnie robił materiały na filmowe, czy kręcił filmy, czy będziesz robił materiały na świecie w telewizjach po to, żebyś ty wyzdrowiał. Dużo lepiej sprzedają się po prostu tabletki, dużo lepiej sprzedają się suplementy i dlatego ty jesteś zasypany tym na co dzień. Dlatego bardzo się cieszę, że wskoczyłeś do grupy Selerowe Wyzwanie i mogłeś przeżyć zupełnie coś innego. I chciałbym, żeby ci nikt już tego nigdy w życiu nie odebrał. Bo będą się pojawiać nawet na grupie, nie wszystkie osoby jesteśmy w stanie wyłapać. Będą się pojawiać osoby, które będą dołki kopać pod twoimi wpisami, pod twoim zdrowiem, pod twoim samopoczuciem. Ty odzyskasz zdrowie, zrzucisz kilogramy, zmniejszysz sobie ilość centymetrów w pasie, naprawisz sobie cerę, naprawisz sobie wiele, wiele chorób w swoim ciele, pozbędziesz się po prostu tych chorób, ale mimo wszystko pojawią się osoby, które będą to krytykować i mówić, aha, to tylko chwilowe jest. Uważaj, uważaj, bo to się zmieni. Jak nie będziesz brać witaminy D3, albo nie będziesz brać witaminy B12, albo jeszcze innych zbędnych składników, to uważaj na swoje zdrowie. My żeśmy dawno to przeszli. Bardzo mi przykro, że ty musisz to przechodzić. Przez 2 tygodnie nie miałem aż tylu tutaj wglądów i nie miałem takiej możliwości, żeby dołączyć tutaj do grupy i cały czas tego kontrolować. Dlatego działy się różne rzeczy. I dlatego dzisiaj ten live. Dlatego dzisiaj ten live, żeby ci przede wszystkim pogratulować i powiedzieć ci, że jesteś szczęściarzem. Bo to ty masz swoje własne doświadczenia. To ty masz doświadczenia z selerem naciowym. To ty wiesz, jak to działa. I nigdy, przenigdy nie pozwól sobie odebrać tego przez kogoś, kto będzie miał zupełnie inne plany w stosunku do ciebie. Zachęcam Cię do tego, żeby Twoja droga do zdrowia była najważniejszą dla Ciebie. Żebyś był osobą, która przede wszystkim dba o siebie. Od dzisiaj przestań dbać o to, co mówią inni ludzie. Inni ludzie albo nie mają wiedzy, albo się boją, albo mają inne plany w stosunku do Ciebie. Zadbaj przede wszystkim o siebie. Numer jeden to jesteś Ty. Numer jeden, czyli zadbanie o to, w jaki sposób dożywiasz wszystkie swoje komórki i w jaki sposób się oczyszczasz. Teraz czas postu. Za 12 dni rozpoczynamy Wielki Post. Następne cudowne wyzwanie dla kilku tysięcy osób, które wezmą w tym udział. Mam nadzieję, że będziesz jedną z nich. Mam nadzieję, że już się przygotowujesz. Mam nadzieję, że przeczytałeś już wystarczająco materiałów, obejrzałeś kilka filmików na ten temat, jak również obserwujesz Wielki Post, bo widzisz, że tam jest mnóstwo materiałów, które się pojawiają, niektórzy przechodzą już posty, niektórzy czują się świetnie, niektórzy dzielą się swoimi doświadczeniami, jak to jest w poście. Ja będę cały czas się tam łączył, również będę dzielił się z Wami informacjami. Ale czy powstanie opozycja? Absolutnie tak! Zanim żeśmy rozpoczęli post, czy w dniu, kiedy rozpoczęliśmy post, już na YouTubie pojawiły się filmiki krytykujące to, co robimy. Dlaczego? Dlatego, że boją się przede wszystkim społeczności odmładzania na surowo, że jesteśmy tak silną grupą, że jesteśmy tak niesamowitymi ludźmi, którzy są w stanie przenosić góry. Boją się, że przestaniecie kupować suplementy, boją się, że wyzdrowiejecie i przestaniecie potrzebować ich jakby specyfików i różnych rzeczy, które oni chcą Wam za wszelką cenę wcisnąć i przede wszystkim chcą zbudować oglądalność swoich kanałów. Ja mam tego wszystkiego dosyć, ponad rok czasu atakują nas różne kanały. Idę do adwokata, zgłaszam te kanały, zaczynam po prostu dbać o Was, przede wszystkim o Was, ponieważ raz oglądacie filmik, gdzie mówię Wam, że warto to zrobić. Tego samego dnia pojawia się filmik krytykujący to, co robimy. Dlatego ja już po prostu nie będę dalej na to czekał. Wróciłem tutaj do Polski. Zajmę się tym wszystkim po to, żeby zadbać o Ciebie. Żeby przede wszystkim docierały do Ciebie najbardziej pozytywne wiadomości, jakie to są tylko możliwe. I chciałem to podkreślić raz jeszcze. To, od czego zacząłem. Że dzisiaj najważniejsze jest dla Ciebie to, że Ty jesteś szczęściarzem.
Ty jesteś szczęściarą, że byłaś w tej pierwszej grupie celowego wyzwania, która nie jest ostatnią grupą. To będzie mnóstwo grup, które będą się tworzyć w tej naszej grupie, które będą cały czas trwać w celowym wyzwaniu, a ja mam nadzieję, że z tobą seller zostanie już na całe życie. Że będziesz w celowym wyzwaniu przez całe życie, po to, żeby cały czas doprowadzać swoje ciało do najlepszego stanu, jaki jest tylko możliwy. Żebyś mógł żyć jak najdłużej. Jak najdłużej, jak najzdrowiej i żeby ci to wszystko po prostu, żeby ci się chciało, żeby ci się chciało żyć w tym najlepszym życiu, jakie dostałeś. Ja już jadę z sellerkiem, mam nadzieję, że wszystko, co powiedziałem, było wartościowe, że nie przyjąłeś tej krytyki z mojej strony na temat innych kanałów zbyt poważnie, zbyt mocno, bo bardzo mi zależało tylko na tym, żeby to podkreślić, ponieważ mówię, tych filmów się po prostu pojawiło tyle, że po prostu głowa boli, a ty po prostu odzyskujesz tutaj swoje zdrowie i to jest dla mnie najważniejsze. Tą grupę będziemy chronić, będziemy ciebie chronić, będziemy chronić wszystkich, którzy będą chcieli odzyskać zdrowie, najbardziej jak tylko potrafimy, bo tu chodzi o ciebie, tu jest walka o ciebie i mam nadzieję, że ty to właśnie zrozumiesz, że ta walka się odbywa o ciebie, o to, żebyś mógł wyzdrowieć albo żebyś mógł dalej żeby można było ci dalej sprzedawać po prostu zbędne rzeczy. To tyle na tą chwilkę. Widzimy się o 8:45 na głównej ściance, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak możecie wyzdrowieć. Do zobaczenia. Cześć!